I teraz! Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Minecraft. Jest to seria Trollcraft, w której próbujemy nie zginąć. W poprzednich sezonach nie udało nam się nie zginąć, a tutaj na pewno nie zginiemy, bo jest tak epicka mapa. Morda kurwy, bo nagrywam. Jest tak epicka mapa, że szkoda by było umrzeć. Tutaj jak widzicie, cały czas prowadzę produkcję drzewa. Sobie tutaj je zasadzę. Jeszcze tutaj. Nie mogę mieć za dużo przed chatą zasadzone, bo jak się wstaje w dzień, to te skurwisiny, czekajcie, jeszcze pójdziemy zobaczyć, czy nasze kury jajka nas nosiły, bo te skurwisiny, łuczniki naprawdę, one no, chowają się za drzewami i później do mnie z łuku napierdalają. Nie, tu nic nie ma, jest czysto. Dobra. W dzisiejszym odcinku mam ogólnie plan taki, sorry, że w ogóle penera nie zguliłem, bo rodę też jakąś tam mam. Nie no, muszę się ogarnąć. Tutaj tak, właśnie, tu zrobiłem taki magazyn. Znaczy tu miały być skrzynki, ale w ogóle nawet nie wiem, czy tego nie wyburzę. Idziemy do chaty. W ogóle potwory się dzwonić nie nauczyły cały czas. Tylko ja umiem dzwonić. Wam pokażę tutaj moje KFC. Chodźmy tu na dół. Nie wiem, czy widzieliście, czy nie. KFC jest w pizdu. Zobaczcie. Aby robić pikantne skrzydełka. Tu mamy jajko. No nic z tego jajka nam się nie wykluło. Dobra, zostawiamy KFC. Idę wam pokazać tutaj, jak troszeczkę budę rozbudowałem. Tutaj nie. Tutaj jest taki korytarz, jeszcze nie wiem, co tu będę robił. No i tu mamy wejście do pokoju. Tu jest pokój, tu jest wyro. W sumie ładnie to wygląda. Przynajmniej mi się tak wydaje, wy to sami ocenicie. Ja tu zaśpię podobno. No i tutaj mamy węgiel, ale to ja to zmienię na tą skałę. Tylko i wyłącznie... Znaczy, tylko i wyłącznie. Tylko i wyłącznie dlatego, że to fajnie wyglądało, ale... Czekajcie chwilę. To sobie odłożę, to sobie odłożę, bo to mi będzie do szczęścia potrzebne. Przyciski odłożę. Surowego mięsa też nie chcę. Moment. Dobra, sobie jakieś drzewo rozwalę. Teraz tak, ja bym chciał przeczekać do nocy w tym momencie. Chciałbym przeczekać do nocy, przespać się i wyruszyć w dzień po psa. Jak widzicie, już kości mam uszykowane. Mówiliście, że jest nad... W lasach iglastych idzie te skurwysyny złapać, tak? Tam są lasy iglaste. Nie chcę też za daleko się od chaty oddalać, ale... W sumie, czekajcie. Aż sobie zrobię taką wieżyczkę. Żeby to było mnie gdzieś tam z daleka widać. Małą, bo małą, ale żeby było widać. Tutaj sobie obejdę w koło. Zeskoczę. Jeszcze tu sobie postawię jedną. Moment. Bo miałem kurwa wgrać te mody, ale jak ja mam grać z jakimiś modami, to już nie jest hardcore mode. To musi być zwykły taki tu, o, Minecraft klasyczny. Nie jakieś kurwa błyszczące gówno w złotym dresie. Ale pizgłem na ziemię. Kostka złamana. Jeszcze tutaj zrobimy jedno. Tam się już zrobi tutaj. Dobra. Mniej więcej, żebyśmy wiedzieli, gdzie jest nasza buda, nie? Ja tą całą skałę spróbuję zagospodarować. Chyba, że zginę. Ale umówmy się, że nie zginę. No tutaj trochę dupa nie wyszło tak, jakbym chciał. Znowu spadliśmy na mordę. To pierdolimy sobie jabłuszko. A poczekajcie, bojlera. Zimny bojler, surowy. O, prawie starczyło. Tu jest, są zasadzone. Potrzebujemy tak, żelaza i psa. W tym odcinku. I będziemy do tego dążyć. Ja tu wezmę sobie siekierę, pierdolę sobie drzewo. Dalej, niech się robi ta noc. To jest południe, kurwa, poważne. Szybko tu opierdolimy drzewko. Dobra. Idziemy zobaczyć, czy nasze żyto się zrobiło. Tam widzicie, do jakiejś sprowadziłem... O, jajko jest. Sprowadziłem jakąś owcę. Były dwie, jedna mi spierdoliła. Nie wiem, jakim cudem, ale se spierdoliła. I dwie krowy. W sumie były trzy, tylko jedna jakoś się, nie wiem... Jak się zrobiła, suka? To zdechła od razu, znaczy zdechła, wyszła stamtąd, no i się naraziła mi i wpadła pod miecz i zdechła. Jeszcze tutaj przejdziemy jedną rzecz, w ogóle endermany, nie? Umiem w ogóle opanować to gówno, w ogóle się na to nie patrzy i żyje. Same jajka tu zbieramy, jajka, bo jajka fajna sprawa, później nie będzie nam brakowało żarcia czy coś, to bojlera opierdolimy na cienkim i będzie git. Póki jeszcze jest dzień. Trochę się boję tam wejść, więc zrobimy taki trik.
Cyk. Dobrze. To tu, to tu. Dobra. Jest gitara, jesteśmy uzbrojeni w świczki. Ja sobie zaznaczę, że tu byłem już. Tam coś jest, kurwa. Zombie. Zamknij mordę, a tam do ciebie zejdę. Idziemy mu napizgać. Nie wiem, czy on się będzie chciał bić od razu, czy zdechnie z głodu. Tędy pójdziemy. Ale wydaje z siebie odgłosy jebane, nie? Jak to wygląda sprawa dzień, noc, dzień, noc. Nie będę się tam gdzieś wpierdalał głęboko w te... Dobra, zdechnie sam chyba. Taki kurwa z ciebie kamikadze, że do wody pójdziesz? Się chuj utop. Dobra, zaciulałem go, weźmiemy sobie expa. W ogóle zobaczcie te kaczki, gęsi jak pływają. Idziemy do góry. Kobla mam bardzo dużo, więc możemy sobie go wykorzystać teraz. Znajdzie jest to wejście. Dobra. O lol, ale tu jest... Też fajne miejsce na taką norkę. Tutaj też, zobaczcie. Następne place'y. Następne miejsca. No węgiel jest, ja tam kurwa węgla nie potrzebuję, ja to sobie przyjdę wykopać poza odcinkiem. No już się ściemnia, więc wracamy szybko do domu. Widziałem, że chcieliście, żebym z nymfą grał na jakimś serwerze, to kupię serwer i będziemy grali, ona będzie budować. A ja będę nosił surowce. W sumie ja do budowania się nie nadaję, przynajmniej widzicie mój brak talentu. No, kurwa, do domku nie zdążymy, bo już zaczynają się gnoje respić. Może coś spotkamy po drodze, byle nie creepera. O, jajeczko, jeszcze dobrze. Do mojego zbioru KFC. Dobra, tu sobie poświecimy. Co jakiś kawałek, żebyśmy wiedzieli, jak do domu wrócić. Ogólnie tą górę troszeczkę oświetliłem, bo rano jest... Jak czasami coś w nocy robię, nie? Jak tam zejdę rano, znaczy wejdę rano, to jest tyle tego kurestwa, tych wszystkich potworów, one się tam palą, tłuką, biją po ryjach i tak dalej. No, czekajcie, te jajka wyjebie tylko. W ogóle rano agresywnego pająka znalazłem, nie? O, ale jajek chyba, wejdę, panie. Aha, jajek dużo jajek. Ja zrobię większe tu pole do manewru zaraz. O kurwa, z tylu jajek tylko jeden kurczok. Lepsze to niż nic. Dobra, bojlery wy się tam rozmnażajcie. Dobra, ja idę spać. Jakiś to, ja naprawdę mam wizję na tą kopalnię, tylko że no brakuje po prostu materiałów, dwa, że potrzebuję i nie będę na pewno zapuszczał się, nie liczcie na to, że umrę. Nie, ja w ogóle nie mam zamiaru umierać w tej serii, bo tak mi się podoba ta mapa. Będę tutaj naprawdę uważał. Dobra. Idziemy po te... Nic po te psy. W każdej serii chciałem mieć psa. Żadnej mi się nie udało. Znaczy w każdym sezonie, przepraszam. Patrz, już drzewo wyrosło szybko. To w tym sezonie na pewno mi się uda. No tutaj już coś zdechło. Trzeba uważać na te małe, bo na nie, nie działają promienie słoneczne i mi się to w ogóle nie podoba. To jest... O kurwa, Szymek, jakbyś tam spot, to już po serii. Dobra. Teraz tak, zaznaczamy tereny. Od samego początku, dobra, tu idziemy. Trzeba patrzeć pod nogi, bo znając mnie, to pójdę, spadnę i będzie koniec serii. Ale one powinny być tam, widzicie, to są te... Tu gdzieś lawa była, pamiętacie? Z poprzedniego odcinka. Ja pierdolę, jak to wygląda, tam są te grzyby. No niby zima, niby coś. Zejdę na dół sobie. Niby zima, niby coś, a... Ale kurwa, epickie tereny. Tu mamy tą lawę. Dobra, idziemy tutaj. Żebyśmy się nie zgubili po świeczkach. No już zaraz jakieś drzewko opierdolę. Tutaj już byliśmy, to świeczki są, nie trzeba stawiać. Tu jest pełno tych świń, a te świnie miałem w ogóle przyprowadzić. Aha, to jest jakaś poważna japa.
Zaznaczmy to. O kurwa, naprawdę poważne. Uuu, jaki odgłos. Idziemy cały czas przed siebie, później zawrócimy, po prostu wrócimy, chyba że coś znajdziemy po drodze. Bylebym wrócił do chaty przed końcem nocy, nie? To jest najważniejsze, co muszę wykonać. Plan dnia jest taki, że idziemy dziubać żelazo. Wszędzie kurwa ten węgiel. A żelaza ni chuja nie widzę. Zobaczcie to. Kurwa, Optifine, nie wiem, tam coś jest. Kurwa, ale żelazo powinno być gdzieś zawsze na wierzchu, no. Tak jak węgiel, łatwo dostępny. No i wchodzimy w lasy, nie? O kurwa, zobaczcie jaka polana tej. Owce, kurwa, ja pierdolę, gdzie jestem, no to jest... Świnie, wszystko tu jest. Te świnie to zajebie, bo one są daleko od chaty. Te świnie zajebie, a ty siedzie pod drzewem, chowasz i tak cię ręka sprawiedliwości. Dosięgnie, suka. Dobra, zabijamy je. O, jak mi laguje, chyba coś wczytuje. Tutaj jak widzicie, kurde. O Boże, jak laguje. Tam są krowy, które też by wypadało zabić, przynajmniej bym sobie zrobił jakiś... Dopóki nie będę miał żelaza, chociaż sobie zrobię skórzaną jakąś zbroję. Chodźcie wy tu, kurwa, mućki. Krasule. Ale dostała krytyka, od razu umarła, widzieliście to? To był strzał place, tak nazwijmy to uderzenie, strzał place. Kurwa, od razu pociachana na kotlety tej. Ale... bym chciał tam do niej wejść. Kurwa, to się zbunkrowałem. O, na Rambo, Rambo kamikadze mode. Muszę uważać na takie akcje, bo no, znacie mnie, ja po prostu szybko mogę się zabić niechcący. Tu mamy następną. O ty kurwo, gdzie ty żeś spadła? Już się trochę oddalamy od naszych landów, ale to wszystko epicko wygląda, nie? No psa nie znajdziemy, no chociaż żelazo. Na psa to, żebym musiał, to faktycznie musiał mieć chociaż te coś tam map, żeby zaznaczyć, gdzie ja mam dom, bo ja kurwa w życiu do niego nie wrócę. Już teraz się gubię, bo ja nie mam w ogóle orientacji w terenie. Ja nie jestem żadnym harcerzem ani niczym i nigdy w życiu nie byłem i raczej nie będę. Jak widzicie, mam delikatny problem. Przynajmniej sam Optifine, to już przynajmniej z daleka będę widział, gdzie moja buda się znajduje. Jeszcze tylko pójdę tu zobaczyć. No to są same lasy, no tam jak wejdę, to coś czuję, że... Co jest, stany tutaj, no kurwa czuję się jak pan świata, nie? Ja pierdolę, ile terenów do opierdolenia. Bardzo fajna mapa, ale czemu jest wszędzie tylko i wyłącznie węgiel, kurwa? Nic innego tu nie widzę, tylko węgiel. Dobra, następna mućka. Następna mućka. O, i następna. I następna. No to przynajmniej będziemy mieli na obrazy i na zbroję jakąś. Plus trochę expa wbijemy. No mógłbym je niby hodować i rozmnażać, ale... Komu by się chciało, kurwa, taki hektar z tym gównem iść? O, kurwa, podkosiłem sukę. Widzieliście, jak wyjebała orła? Tu następne lasy, kurwa, zobaczcie, tu są te z tymi grzybami. Owce na dole. Lasy z grzybami, owce na dole. A my nadal nie mamy żelaza. Aż mi noga ścierpła. Ile już kręcę? 13 minut, to jeszcze mam trochę czasu. Gdzie słońce? Słońce... O kurwa... Słońce nas robi w chuja, niedługo będziemy musieli wracać. I takie jednodniowe wyprawy będę robił. Co chwilę w inne miejsca. Tu sobie zaznaczę świeczko, no pan świata w chuj, zobaczcie te tereny. Czy jak ja to... Jak ja nie zginę i mi się uda... To wszystko sprawdzić. Ja pierdolę, jak naprawdę nigdy mi się nie chciał grać w Minecrafta, to... Teraz bardzo mi się chce. Wróćmy do budy, nie? Ale inną drogą może wrócimy. Chcę zacząć, czy to... Aha, głodny jestem. Opierdaj mi kotleciki. Mówię wam, najpierw jak zrobię zbroję... Chwilę tylko tu sobie zejdę zobaczyć coś. Nie wiem, co kurwa, nic nie ma. Jak patrzę na skałach, czy nie ma czegoś, a właśnie się duelki mi dodały z tego, co widzę. Nawet już całe przetworzone, bo miniaturka jest. Spoko. No wy już te duelki pewnie widzieliście. Duels of Champion. A, ale
To ja zawsze, nie wiem czemu, a na Minecrafta mi bierze późną nocy, nie? Dobra, tych kur też tu nie chcę widzieć. Zbieramy sobie bojlery, żeby żarcie było. Tak, wrócę, to będę żarcie, patrz jeszcze kurwa te. Dobra, ja zabiję już, już serio. Ale co to ona za odgłos się wyda? Ona taki odgłos wyda, czy tu coś znajdziemy zaraz? No, przynajmniej trochę, trochę żarcia i materiałów mamy. Tutaj gdzieś są te suki. Ja nie mam na razie zamiaru wdawać się w żadne bójki z nimi na otwartym terenie. Na otwartej przestrzeni, bądź też na zamkniętej przestrzeni, bo nie jestem na tyle uzbrojony, żeby coś z nimi sobie zrobić. Więc co oni mogą zrobić, to mi krzywdę. Czekajcie. Albo ja tam coś widziałem. Albo mi się kurwa, ale spadłem na ryj. Albo tam coś widziałem, albo mi się za dużo wydaje. Za dużo ci się Szymek wydaje. Dobra, wejdźmy do góry. Wejdźmy sobie tu do góry. Muszę taką zlokalizować sobie drogę do chałupy, żebym nigdy w życiu się nie zgubił, nie? Ja się boję nocy, no co ja zrobię w nocy teraz? Mam tylko buty jakieś z... które zdobyłem w sumie. No i nie wiem, czy już się nie pogubiłem. Nie, no tam cześć. A może sobie kordy będę zapisywał? Ale tu jest kurwa tych kurw. Nie wiem, czy jak jej zajebałem, to od razu jajko zniosła, czy gdzieś ta któraś obok. Tych świn nie zabijam, bo to jak świeczka tu jest, to nie może być daleko mojej chaty. Dobra, tu już kojarzymy element terenu. Dobrze. No, słońce zachodzi, może zdążymy do chałupy. No kurwa, nie zdobyłem tego, co chciałem. Spróbujemy się udać w następnym odcinku. No ten Trollcraft, jak widzicie, no trochę częściej się pojawia, niż miał się pojawiać. Ale to tylko i wyłącznie dlatego, że ta mapa jest epicka i mówię, dopóki nie zginę, to bardzo chętnie będę w to grał. Dla mnie dobrze i dla was dobrze. Widzicie, jakie kurwa stoją przy wieży? Władca pierścieni w pizdu. Tu jeszcze mamy kotleta z tego. Zombiaka też wezmę. Dobra, tu nam rosną drzewa, ale to nie będę was tym zanudzał. Ruszmy się do chaty, rozładujmy, zbudujmy. Te kury niech se tu lotają. Czekajcie. Jak już jestem, to zaraz zobaczycie scenę porno. Ruchajcie się. Całują się, całują się, całują się, zobaczcie, o, widzicie? I zrobiły sobie potomka. Takie place'y. Dobra, my wchodzimy do chałupy. Idziemy sobie tutaj. A nie, tutaj. To jest tak. Tu niech nam już piecyk odpierdala ciepłe żarcie, bo ciepłe, no jak wiecie, każdy chyba wie, daje więcej HP. My sobie wejdziemy tutaj i teraz tak. No chociaż na razie szmacianki zrobimy, nie? Lepsza szmacianka chyba niż nic, no przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra. Jak on będzie wyglądał w tych drachach? No kurwa, jak typowy rolnik, nie? W ogóle teraz wyglądam jak Andrzej, kurwa. Ale... będzie dobrze. Co ja tu mogę zrobić jeszcze? Aha, idziemy jeszcze zobaczyć, czy KFC tam się rozmnożyło trochę. Macie jakieś pomysły, co ja mogę tu zrobić? To mi piszcie, bo przecież, kurwa, te komentarze są po to, żeby pisać. Ja wiem, że teraz się niewygodnie pisze, że to jest Google Plus i tak dalej. Ale możecie pisać, spokojnie. Jak będzie fajny pomysł, to ja go spróbuję zrealizować. Chociaż nie mam takich zdolności manualnych, jak większość z was. Jeśli chodzi o budowanie, no bo nie mam pomysłu i nie mam jakiejś takiej super przestrzennej wizji. No ale wydaje mi się, że nie jest najgorzej ze mną. Dobra, jest 19 minuta filmiku z internetu, to będzie około 20. No tak się umówiliśmy, bo takie filmiki mi się wydaje... z tym czasem są najlepsze. W ogóle czekajcie, nie dołożyć kotletów jeszcze. Do pieca. Dobra. Dodaj tam kotletów. No, takie filmiki z tym czasem mi się wydaje, że są najlepsze. Około 20 minut. I takie bym chciał kręcić. Dobra, mamy level 19.
Nasza zbroja jest cienka, naprawdę, jak dydek komara, ale no nic, na razie nie poradzę, nie? No, spróbuję tutaj rozbudować jakoś pokój, spróbuję tu wszystko poogarniać do następnego odcinka. To tyle. Na razie cześć pompa, jebać fubu so much. Mam nadzieję, że się podobało i zostawicie fabkę do góry. I no piszcie komentarze, piszcie, nie bójcie się. Naprawdę te komentarze nie gryzą, a im więcej komentarzy, tym więcej kurczaków w zagrodzie będę miał. Podobno tak jest, tak głosi legenda. Na razie cześć pompa.